Wiosna, tadi dadi dadam, wiosna. A jak to dalej szło? Nie wiem. Nie pamiętasz? Wiosna, bratki a są. Kto ty? Wiosna, a to już wiosna, druga piosenka. Jedna była, to są dwie piosenki. Jedną śpiewały czerwone gitary, a drugą nie wiem kto. Ty Grechuta? Ja sama już nie wiem. Ale jest, jest. Wiosna, ach to ty, to śpiewał ty Rosiewicz chyba. Wiosna, ach to ty. Jejku, a jedną czerwone gitary. Coś tam, coś tam. Nie, musimy sobie wygooglować właśnie. Nie, na YouTube'a musimy zajrzeć. Jak to szło? Pan YouTube wie wszystko. Już wiemy wszystko. Jest piosenka Wiosna, jak to było? Czerwony, nie, Skaldowie i Marek Grechuta, tak? Ale czyli ja zgadłam, bo Marka Grechutę ja odgadłam. No, tak, ty odgadłaś Marka Grechutę. Ale jest piosenka Wiosna. Ale moja radość byłam lepsza. I Amba, kwiatki. Mamusia zawsze powtarza, żadnych więcej kwiatków. Nie sadzę, nie sadzę, nie sadzę. To już ostatni rok. A ale jak tylko przyjdzie wiosna. Zrobiłyśmy. Tak. Kupiłyśmy kwiatki. I to będzie mało. Bratki. Bratki, bratki. A ta to jest. Boże, skalnica. 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 Znowu zapomniałam. To się bardzo ładnie rozrasta. Lubi taką ziemię niezbyt żyzną. Rośnie wszędzie jak chwast, jak pesz. Kwitnie, no tak jak tutaj widzicie. I bratki, wbrew pozorom, większość ludzi myśli, że one marzną. Bratek nie marznie. Owszem, jak będzie minus 7-8 stopni, to kwiatki zmarzną, ale nie zmarzną serduszka, on odbije. Także śmiało można bratki już kupować. Ja przyniosłam do szklarni, bo jeszcze dzisiaj ich sadzić, ani jutro nie będę. Będzie sadzić mamusia, jak wróci. Pojechali teraz nad morze. Jak wróci, będzie miała co robić. Oni to mają dobrze. My tu pracujemy, a oni lajtowo. Ale to dobrze, bo zasłużyli na odpoczynek. A my kiedy jedziemy nad morze? A my już sobie pojedziemy. Jak ja już będę taka w pełni sprawna, no to jedziemy. Tak. Mobilne tak. Jesteśmy obydwie. Obie. Tylko czasowo nie jesteśmy jeszcze wyrobione. Damy radę, Renia. Pamiętaj, tak. Damy radę. Kto jak nie my? No teraz... Jak zwykle Renia zdziwiona, bo Agnieszka ją nagrywa w nieodpowiednim momencie, bo rękawiczki zakłada gwiazda. Jakieś ciasne, nie mój rozmiar. Nie z tej, na moją rączkę. Nie tak. Z tej paczki wzięłam. Dzisiaj mieliśmy przepiękny poranek. Było pięknie. Słoneczko wstawało. Takie, ja lubię takie właśnie poranki, jak słońce wstaje, jest wszystko oszronione od przymrozku. I jest delikatna mgła, wszystko jest spowite taką delikatną mgłą, takie zasnute, zamazane. Lubisz takie poranki? No lubię, ale tak wiesz co, zastanawiam się, czy my się przywitałyśmy. A właśnie nie wiem. No, dzień dobry wszystkim. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Agat, z drugiej strony Renia. My dzisiaj jesteśmy odjechane. Wiosna. No. Ale tą dobrą energię wysyłamy wam wszystkim. Tak. No właśnie. I szpadlujemy. No to Aga patrzy, Renia pracuje, więc tak. Ktoś musi być prezesem. Dzisiaj jest... Prezes jest tylko jeden. Tam robi obrządek. Tak, Edziu, no. Tak. Dobra. A my co najwyżej, kto jest nad prezesem? Dyrektorzy? Nie wiem, kto jest nad prezesem. Ja nie wiem, bo nigdy nie miałam prezesa nad sobą. Ja też nie. Cicho, Edziu nie słyszy. Ale jak wyemituje film, to już wszystko usłyszy. No i znowu będzie na Agę. Oj tam. Podaruję ci. No. Powiem ci, że dobrze ci to idzie. Od szpadla mnie nikt nie zwolni. A nie, czekaj, bo szpadel muszę wziąć, przecież muszę porzeczkę odkopać. Nie, my we dwie to jest katastrofa. Nie, no to... Ja się nie mogę skupić. Ja się rozkojarzam.
Ale twoi widzowie, kochani widzowie, wybaczą ci to. No taka Renia jest. No taka już Renia. Trochę jak to ktoś, kiedyś też była taka piosenka, jak to było, trochę z osła, trochę z lwa. Pamiętasz coś takiego? Nie. Było. No co ty? To był pan Kleks? W panu Kleksie? Coś tam. Witajcie, trochę z osła, trochę bajce. Z lwa. To było to? Witajcie w naszej bajce. Dobra, chodź. No nie wiem. Chodź. Nie wiem, po co ja targam doniczkę tam. Wszystkie doniczki dźwigam pod krzak i później będę musiała je wynieść tam. Jak mogę odkopać krzak i zanieść do doniczek? Ja nie wiem, po co ty to zrobiłaś. Nie wiem. Zero logicznego myślenia, zero logiki. Wiosna! Dokładnie, Renia poczuła wiosnę. Cicho, idę odnieść doniczkę. To jest dramat. Mnie trzeba kawy. Kawy. Renia, a nad czym ty się tak zastanawiasz? Właśnie nie wiem, czy wziąć się za robotę, czy nie. A ja, ty wiesz, że ja cały czas siebie nagrywam. Dobrze, to się wezmę za robotę. No, co ty będziesz wykupywała? Tą porzeczkę, tak? Mam tutaj, wiecie co, taką porzeczkę bardzo starą. Nie wiem, jaka to jest odmiana, ale to jest porzeczka jeszcze, która była sadzona w latach 80., w czasach mojego, naszego Agnieszka dzieciństwa. I tutaj moi rodzice akurat nie uprawiali porzeczek, tylko kapustę i ogórki, ale sąsiedzi mieli porzeczki, były bardzo prężne przetwory w Dębnie i ta porzeczka była kontraktowana. Teraz ja już nie pamiętam, jak to się odbywało, czy te porzeczki dostawali, czy kupowali do nasadzenia tej swojej plantacji areału na polu, ale te porzeczki sadzili i później te owoce zrywali, odstawiali je do przetworów. Owoce takie duże, bardzo smaczne. Smak już takich nie ma. Nie ma, nie ma. Ja pamiętam smak tej porzeczki właśnie, jak dzisiaj rano żeśmy rozmawiały tak. Na jej temat. Ona w ogóle była większa i ten smak całkiem inny niż teraz. Być może to jest tak, że my wtedy miałyśmy po tych kilkanaście lat i całkiem inaczej to zapamiętałyśmy, ale ja co roku robię bardzo dużo drzemów z czarnej porzeczki i kupuję tą porzeczkę u rolników, u tych, którzy mają posadzoną. I tu mam jeden krzak, tam mam dwa krzaki, bo później był taki czas, że ci, którzy mieli te porzeczki, no zdawali pola za, jak to się mówi, za... Ale tam ptak lat, fruwa. Ty, drapieżny. Tam Agnieszka, widzisz go? Zobacz, patrz. Ale niziutko. Ty, co to jest? Pustułka. Ale. Nie widzę. Nie wiem, czy ją widzę. O, kury już dały sygnał. Już ją wyczuły. O, jest. Ale pięknie. Kury są bardzo czujne. I to już kiedyś na odcinku mówiłam, że wystarczy tylko gdzieś się pojawi taki drapieżnik, od razu podnoszą larum. Czy będzie widać? Tam widać krąży. I to jest pustułka. Poleciała. Usiadła na gałęzi. Wracamy. Nie tylko kury podniosły alarm, bo Renia też zauważyła. Ja też. Nie, no ja fascynuję się tutaj wszystkim. Kocham przyrodę, kocham w ogóle naturę. I taki czas jak teraz jest naprawdę najpiękniejszy. Można te... Ja tutaj żyję w takim dzikim zakątku, co w każdym niemalże odcinku tu z ogrodu podkreślam. Zachwycam się, ale mam kontakt codzienny z naturą, z przyrodą. Tutaj jest las, jest rzeka, są rozlewiska, staw, tu jest dużo ptactwa i tak jak teraz, to mogę tutaj sobie wszystko podglądać. A wracając do porzeczki, ci sąsiedzi właśnie oddali pole za
emerytury i sprzedawali to. Myśmy to pole odkupili i tam były właśnie te krzaki. Nam była potrzebna łąka, bo wtedy już przetwory upadły, wszyscy zaczęli na gwałt karczować wszelkiego rodzaju krzewy, czy chociażby nawet drzewka owocowe. No i my też, ale kto chciał, to nakopał sobie sadzonek i my też trzy krzaki żeśmy wykopali. Posadziłam tutaj jeden, tam mam dwa. No i w tamtym roku żeśmy tutaj z Edziem ponaginali sobie pędy i one teraz mi popuszczały bardzo ładne młode krzaki. No i dzisiaj chcę wykopać. W ogóle mieliśmy sadzić je tam na ogrodzie, ale że tam stoi woda, no to nie posadzę. Nie wiem, kiedy tam wejdę, a ona bardzo szybko się będzie rozwijała. I tak sobie pomyślałam, że przesadzę ją w donicę. I później z donicami, z całą bryłą korzeniową, albo jesienią, albo wiosną przyszłego roku, czy nawet teraz jeszcze w lecie wysadzę ją i tam już na miejsce stałe. No a czekać tutaj nie mogę, bo jak ona już puści liście, puści kwiat, zacznie kwitnąć, to będzie za późno i prawdopodobnie stracę sadzonkę, a szkoda. No i sadzonki ukopane. Zobaczcie, jak ładnie puściły korzenie. Nagięłam dosłownie gałązkę. Przez zimę pięknie się ukorzeniły. Ale jak pachnie. Czarna porzeczka. Lubię czarną porzeczkę. A ty? Ja wolę bardziej czarną niż czerwoną. Ja nie lubię. Jest biała, nie? Jest biała no. Porzeczka, ale ja na przykład nie lubię czerwonej porzeczki, a czarną uwielbiam. Drzem z czarnej porzeczki dosłownie do wszystkiego, do naleśników, do ciast, do herbatników, krakersów. Uwielbiam, do uwielbiam. Gofrów. Zresztą czarna porzeczka jest bardzo zdrowa. Tak. Zawiera dużo witaminy C i nie tylko. No i tak jak tutaj są owoce cenne, kwiatostan jest cenny i liście. Właśnie w tym roku będziemy jeździć na bagna, kochaniutka moja, zbierać liście czarnej porzeczki. O. Tak, herbata na przykład w zimie wymieszana z liśćmi, znaczy liście czarnej porzeczki wymieszane z kwiatem z lipy i kwiatem czarnego bzu, jak już przychodzi taki okres jesienno-zimowy, pić sobie codziennie szklankę. Żadne dziadostwo człowieka nie złapie. Także takie herbatki, znaczy takie liście w tym roku na pewno będę zbierać i komponować. Zresztą co roku w domu komponuję. No to co, w tym roku będziemy zbierać owoce? Owoce, kwiaty, liście, wszystko co no, się da. No ale owoce tej czarnej porzeczki w tym roku już będą? Tutaj? Tak. Jeżeli się fajnie przyjmą, to tutaj na pewno będzie, bo tutaj, o, zobaczcie, od razu widać, gdzie będzie kwiatostan. Tu widać, że są liście, ale tutaj jest taka kulka nabrzmiała i z brązowymi końcówkami tych tutaj łuseczek. Tu, gdzie jest brązowe, będzie na pewno kwiatostan, a tutaj będą tylko liście. A, rozumiem. Także no, prawdopodobnie tutaj jedna kiść będzie. Czarnych porzeczek. Wsadzam je w ziemię kompostową i to jest najlepsza ziemia. Porzeczka generalnie, tak jak to ktoś kiedyś powiedział, jest jak chwast, ale ona jednak potrzebuje dobrej ziemi kompostowej, takiej z dużą ilością obornika, wtedy będzie rosła bardzo ładnie, będzie miała duże owoce. Jeżeli posadzimy ją na byle czym, no to i byle co zbierzemy, tak jak mój dziadek zawsze mówił, jak wsadzisz w guzik, to i guzik później zbierzesz. I to jest prawda. Kiedyś odmiany krzewów, drzew owocowych
czy chociażby nawet truskawek, były bardzo proste truskawki, były sęga sęgana i to były najlepsze truskawki, do dzisiaj są najlepszymi tak naprawdę truskawkami, czy chociażby te porzeczki, była jedna czy tam dwie odmiany, bardzo proste, każdy je uprawiał i były one dobre. Później zaczęto modyfikować, krzyżować, no i to nie do końca jest dobre, bo jabłonie na przykład te stare, które sadziło się zaraz po wojnie, one nie wymagały większych jakichś zabiegów pielęgnacyjnych. Do dzisiaj jabłka rodzą, a dzisiaj jak się kupi jabłonkę, to trzeba zabiegać, trzeba kupę zabiegów wykonywać, żeby w ogóle te jabłka były. I to chyba nie poszło w tym kierunku, co powinno. Tutaj mówię, takich porzeczek już nie ma. Ja próbowałam już dziesiątki odmian porzeczek czarnych i tak smacznych, tak pysznych porzeczek jak te nie ma. Po prostu ich już nie ma. A to będzie miejsce dla tych porzeczek teraz? Tak, one będą sobie tutaj teraz stały. Bo tu mi będą przeszkadzać. Ja jeszcze będę później pomidory rozpikowywać, paprykę, więc tu będę mieszała. Tu będę mieszała. Jest mój jak to powiedzieć, mieszalnik, przyrząd do mieszania gleby i one mi będą po prostu przeszkadzać. Słyszysz, jak kosy śpiewają? No pięknie. Porzeczki posadzone. A Renia nie wiem, na co czeka. Ja chcę iść do domu na herbatkę. Opieram się na statywie. I zastanawiam się, po co ja go dzisiaj brałam, jak jesteś ty. No nie wiem, ale to ja go niosła, mnie ty. No a ja go będę niosła właśnie na górę. Dzięcioł stuka. Ten, który zawsze zdąży zajumać Edziowi orzeszki. Nie leszczyna, tylko te kotki kwitną. Bazie. Pamiętam, jak byłam mała, nie wiem, czy ty, Agnieszka, też pamiętasz, jak przynosiło się palma, jak była niedziela palmowa, jak się przynosiło, to trzeba było obowiązkowo takiego kotka zjeść. Nie, nie było u ciebie? A u nas tak było, że kotka i on miał zapewnić taką odporność, miało się nie chorować, miały chronić od wszelkiego rodzaju infekcji gardła, górnych dróg oddechowych i takiego kotka się połykało. Wiem, że dużo osób do dzisiaj to praktykuje. No i w ogóle herbata z kotków jest też lecznicza. Także cała natura wokół nas no jest nam przydatna i tak naprawdę weź zauważ, że natura bez nas sobie poradzi. Ale my bez natury długo nie pociągniemy. Nie. Idziemy na kawę. A wam, kochani, życzę pięknej pogody, radości w sercu, bez względu na to, jaka ta pogoda tak naprawdę jest, bo pogoda jest zawsze. Nieraz ktoś mi w komentarzu pisze, nie ma pogody. Tu jest błąd, bo pogoda jest zawsze, tylko jest albo zła, albo ładna. Ale jak się jest nastawionym tak pozytywnie, optymistycznie, to świat jest piękny. Mamy taką werwę, taką energię do działania, której teraz, no, z każdym dniem będzie nam potrzeba coraz więcej. Do następnego. Ja też się żegnam. Do następnego.